będzie teraz ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. Wielkie wina dojechały z degustacją win przepysznych i wspaniałych, bo jest to firma, która się pofatygowała do nas z daleka, ale przywieźli pyszne wina. Casino Wódka to jest wódka bardzo pyszna, bardzo specjalna, różnorodna, to są smaki niespotykane, aczkolwiek, jak wiadomo, pozostaje z nami w niezmiennym kontakcie od 22 lat Wyborowa S.A., ale ponieważ nie ma wyłączności, to zapraszam również inne, młodsze, ale równie dobre, a czasem nawet dużo ciekawsze firmy. Od razu z góry chciałabym zachęcić do tego, żeby posłuchać w miarę w skupieniu tego, co mówię, bo ja postaram się nie ględzić godzinami o rzeczach neutralnych, tylko o tym, co może Państwa zainteresować. A mianowicie, że jak już na przykład rozdamy wszystkie prezenty, to również teletydzień pracowany, a wiem, że sama elita intelektualna Warszawy przyjechała po prostu wziąć. Również mam takie bardzo fajne tutaj buty, takie typu kroksy, różowiutkie, ładniutkie, raczej dla pań i raczej różne rozmiary. Więc też nie chcę przypadkowo wręczać komuś, kto takich rzeczy nie nosi, nie używa, albo zły rozmiar byłby. Więc wszystkie panie, również te poza zawodniczkami, których było zaledwie 5 w tym roku, poproszę, żeby po rozdaniu nagród wszystkich podeszły i sobie będziemy wybierać. Nauka, tak jest. Troszeczkę dalej. To dalej nic nie słychać. To jest takie, ja wiem jak obsługiwać mikrofon, ale tu się nic nie da ciekawszego zrobić. Proszę Państwa, w takim razie będę czytać od miejsca ostatniego, bo niektórzy nie złowili nic, ale ma... I jak się skończy tutaj nasza impreza, ponieważ wieczorem jeszcze tutaj innej firmy spotkanie będzie, spokojniutko, powoli można przenieść się do kawiarni w tym drugim budynku. Bardzo dziękuję, wobec tego zaczynamy, że jest z nami, tak, za żółtej bluzeczce pani Krysia, która mi zawsze pomaga i która wręcza się na pani Krysiu, brawo. Ale wiecie, żarty żartami, ale bez pani Krysi, chociaż jak widzicie, byłam cały czas zajęta, ani sekundy nie usiadłam, a jednak bez pani Krysi to bym w ogóle zginęła, to nigdy nic, proszę. Niedobrze jak... Cóż to za żarty są? To jest młody mężczyzna. No i co? Aha. Kuba, dobrze, to pani Krysia może Kubie wręczy tutaj z tyłu, bo Kuba niekoniecznie musi być sfotografowany. To nie jest zawodnik, który jest zawodowym aktorem z wielkim doświadczeniem, ale bardzo proszę, żeby odebrał swoją nagrodę. Katarzyna Bieszka-Babik. Bardzo miło. Katarzyna. Katarzyna się nie wstydzi. Pani Krysia tutaj wręczy na razie wstępną nagrodę. Dziękuję bardzo. Katarzyno, potem proszę podejść do mnie, a nawet i teraz. Do mnie jako solenizantki. Nie. Do mnie jako wręczającej. Solenizantka rozdaje nagrody, słuchajcie. W anglosaskich krajach tak jest, że solenizantka rozdaje nagrody. A te damskie, o, czy może być taka ekskluzywna? O, jest jaka piękna. Tak, tutaj mam dla kobiet, i dla mężczyzn. Dla pań są inne, bardzo śliczne. Bardzo Rosolini. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bo to są damskie, więc ostatnie miejsca też dostaną. Krzysztof Panaszyk. Proszę podejść do pani Krysi. Krzysiu, niestety nie udało się złowić ryb, ale jak wiemy od tylu lat, dziesiątki lat łowimy razem i raz ktoś wygrywa, a raz nie złowi nic. Tak jak ja, przepraszam. Ale to trzeba bardzo pilnować. Czy jest pan Krzysztof Panaszyk? Widział ktoś Krzysia? Jest. Poczekamy, jest szybko, będziemy wręczać, bo pani Krysia jest torpeda. Wszystko
ogarnia. Nie wiem jakim cudem, bo ja w ogóle nie wiem co jest dla kogo i może się zdarzyć, tak jak w zeszłym roku wygrał pan Robert Czebotar i nie dostał nagrody, która mu się należała i którą dostanie w tym roku, bo ja pan... Ja przekażę Robertowi. Proszę, żeby pan, którego nie znam, tu różni ludzie przychodzą, mimo że teren jest zamknięty, ale żeby pan przekazał. Mnie było cały rok przykro, że pan wygrał, a nie dostał nagród tylu, ile się panu należało. W tym zamieszaniu, bo ja nie dopilnowałam, a pani Krysia nie widziała. Dobrze, Tomasz Kozłowicz. Kolej bez mikrofonu. Wejdź na kogo. I teraz są dwie nagrody ex aequo. Pani Ewa Kwiecień, jakoś się nie poszczęściło, chociaż jest to kobieta, zawodniczka wybitna. Zapunktowała. Tu jest ładna brazoletka, bardzo proszę. Brawo. I ja szczególne podziękowanie pan Andrzej Jaksa-Chamiec, który ex aequo coś tam złożył. Ale nie wiem. Bransoletki pan nie dostanie, bo będą również męskie, ale dla lepszych zawodników. Pan Włodzimierz Matuszak. To jest zawodnik, któremu się należy. Zaraz tu dobierzemy coś męskiego. O, na przykład to. Bardzo proszę, to jest męska rzecz. Pięknie, dziękuję. O, bardzo proszę, chociaż się nie poszczęścił. I Maciej Religa. Brawo. Brawo, Maciej. To są na razie zawodnicy. Którzy nie złowili nie złowili, tak. A to już od Andrzeja, tak, pan złowił, już złowili, to już są ci, którzy złowili. Tak. Teraz pan Robert Wabi. Robert! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. O, moja ulubiona, o takiej masz. Pan Marian Opania. Jeśli chodzi o tapeczki, to na zakończenie jeszcze na pewno zostaną i będzie można jak najbardziej sobie, bardzo proszę. Pan Marian Opania, pani Krysia Wręcza, ja patrzę, żeby coś odpowiedniego męskiego dla Supermana. To jest bardzo męska rzecz. Miejsce niestety 14. No. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Maciej Pietrzy. Maciej. Trzy raz. Na urlo, czytaj wyniki, ile bardzo. Czytam wyniki od 10 miejsca, bo te ostatnie nie są takie spektakularne, żeby się tak aż popisywać. I tu pani Krysia Wręczy nagrody, można powiedzieć, pocieszenia. Brawo, sąsiad! Pani Eliza Gwiazda już odebrała nagrodę. Dziękując bardzo i gratulując tym, którzy są powyżej mojego miejsca, chciałbym podkreślić, co jest rzadką rzeczą, że nasza kochana Laura i zapamiętajmy ta puszcza nas z torbami. Dziękuję bardzo, zawsze uśmiech mile widziany, tak jak zawsze był uśmiechnięty nasz patron Marian Łącz. Nigdy w życiu nie widziałam go w złym humorze, tego człowieka. Zbudził się wesoły jak skowronek i zasypiał uśmiechnięty. Nie ma w ogóle takich ludzi już niestety. I ostatni, 11 zawodnik, którego nie ma co się tak za bardzo popisywać wynikiem, Tomasz Martyński, ale wynik był. Wynik był. Nagrody są. Bardzo proszę.
gratuluję. Dziedzińki Tęgę Martyńska nie mogła dojechać, a na pewno by nałowiła jeszcze więcej. Żona Tomka, która gra w serialu Barwy Szczęścia, a pochodzi z Konga, jest wielką pięknością. I teraz tak, 10 pierwszych miejsc. 10 miejsce, 2200, Karolina Nolczak. Taka może nagroda. Bardzo uprzejmie proszę. Po buty proszę się później zgłosić. To jeszcze wrzucimy do torebki. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czegoś tu nie... Aha, jeszcze muszę, czy pani Krysia daje te torebki? Właśnie, bo wróciły Jerze. Od Edmunda Gutkiewicza. Oczywiście państwo wszyscy wiecie, że to od niego. I cały szereg prezentów. Takie miarki, takie spławiki. I wszystko przygotował pan Robert i pan Edmund Gutkiewicz. Brawo! To jest tak, że przychodzi na przykład jakiś moment rozpoczęcia imprezy, wchodzi prowadząca i mędrkuje, a całą imprezę przygotował kto inny. Oczywiście my wspólnie, to wiadomo, ale bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, zwłaszcza Robertowi, z którym na tym przeszłam. Brawo! I dlatego tak sprawnie to wszystko wspaniale idzie, a Edmund to już w ogóle aż się spocił. Dobra, teraz Kuba Wąs, 2240. Bardzo proszę, gratuluję serdecznie. Teraz, kochani moi, o, Robert Czewotar, 2650. Dziękuję pani bardzo. Ja zrobiłem. Tutaj gazetę. Słucham. Tak, ale wiem, że ty wędkarskich nie chcesz, ale to jest pyszna rzecz. Wyjątkowa. Wyjątkowa. I ponieważ w zeszłym roku też nie odebrałeś, mamy dziś wspaniałego sponsora, Casino Wódka, a to jest, proszę przedstawicieli, nasz mistrz środowiskowy, aktor, który łowi najlepiej, więc dobrze mieć z nim. Proszę bardzo. Gratulacje. To, że mistrz dzisiaj im poza podium, to jest czysty przypadek. I oczywiście kolejny nasz wielki Robercie, spójrz, to jest ten, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Mamy to. Dziękuję. No naprawdę, Jarek. 360 Krzysztof Dołczewicz. Bardzo proszę, pani Krysia, ten prezent. I teraz tak, tutaj jeszcze proszę plecaczek. Pani Krysiu, pani mi nic nie przypomina, a ja tu nie daję nic. Bardzo proszę. Teraz już pora dawać to wszystko, co jest do rozdania. Żebym ja tu czegoś nie zapomniała. Potem panie się po buty i panowie, którzy mają żony. Pamiętają numer buta, proszę zgłosić. I kto chce książkę poczytać, to za chwilę. Teraz Jarosław Domin, 4880. Pierwszy raz w życiu złowiłem dużego kartę, naprawdę. Bardzo dziękuję. Plecaki. Pani Krysiu, niech się pani. Jarosław, szóste miejsce. Jarek, szczęśliwa szóstka. Jarek, jestem. Ale tutaj jeszcze. Dziękuję bardzo. Nie szczere, teraz szóste. Teraz szczero, tak, szczerość. Tylko szóste. Jarek, jeszcze wszystko dobrałem. Pani Krysiu, czy pani rozdała czapki też od Grafa? Właśnie, bo bardzo to jest cudny, kochany sponsor firma Graf. O tym muszę powiedzieć. Niektórzy, na przykład Kramarczyk, który nie mógł, nie rozumiem, czemu go nie ma, ale klan tak nas zrobił, bo i Tomek Stokinger, i Magda Wójcik, i Grabarczyk się wybierali, a są ostatnie zdjęcia przed
wakacjami i poza mną wszystkich tam pakowali. Proszę bardzo, jeszcze bardzo proszę. I jeszcze tutaj, jeżeli ktoś taki ładny odgrafa plecaczek, a jeszcze nie dostał, to tu zaraz po rozdaniu nagród jeszcze wszystkim rozdam. Teraz 5 głównych nagród to będzie Jacek Król, 6300. Bardzo, chwileczkę. Teraz ja muszę... Jednym karkiem. Jednym. Mi zostanie. Bardzo proszę, bardzo proszę. Plecaczek bardzo proszę, żeby było co załadować. Co jeszcze? To oczywiście. I oczywiście przydatne rzeczy. Przydatne rzeczy wszelakie. Proszę bardzo. Pan Grzegorz Religa, no nareszcie. Nareszcie. No, przychodzę. Proszę plecaczek. Proszę. Już dajemy kolejne. Grzesiu? Proszę bardzo. Bardzo proszę piątko i Krysi. I po buciki dla małżonki. 39, zaraz dobierzemy. Proszę podejść, bo teraz nawet nie zręczę. Przejdź. O tak, pięknie. Dziękuję bardzo. I teraz Waldemar Błaszczyk, który wrócił do nas po przerwie. I bardzo się cieszę. I teraz muszę się skupić. Gdzie jest trójeczka? Proszę bardzo. Teraz tak. Książkę potem wybierzemy. Proszę bardzo. Bartku, to był 2006. Piąty. Cały czas puchar jest u mnie. Poprosiłabym teraz panią prezes Barbarę o wręczenie pucharu przedstawicielami Klubu Integracji Europejskiej. Jest osobiście pani prezes. Ogromnie się cieszę, że Sylwia też wróciła do nas. Tak, po pewnej przerwie, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę od ministra, od sponsora. Bardzo dziękuję, że takie wędkarskie firmy są z nami. To jest bardzo, bardzo ważne i miłe. Słucham. Dobrze, tak. A pan Tomasz Martyński, właśnie może byś powiedział. Dwójkę, o Jezus! Ale w kobiety pierwsze. Będzie pewnie za największą. Ale największą, bo ja się kołyszę. No dobrze. Dobrze dałam. Dobrze, jeszcze Tomek Martyński zawsze mi pomaga też w nagrodach. Ale powiesz jeszcze. Przygotowana kolacja w najlepszej pańskiej restauracji Santaj w centrum Warszawy. Wymieniona przez aktorów właśnie, także... Także smacznego życzymy i to skontaktujemy się... Skontaktujecie się, tak. Dobrze, tak. Bardzo proszę. I teraz poproszę pana prezesa Roberta Ziółka, portal Ludzi Sztuki Muszczelka, który tradycyjnie jest z nami. I wręcza te piękne puchary. Zróbmy sobie spokojnie teraz zdjęcia, bo to są ważne chwile. A ja, to jest dobra okazja teraz, ta chwila dla fotoreporterów, żebym ja szczególnie serdecznie podziękowała firmie, można powiedzieć, Kogata. Te puchary to są biżuteryjne, specjalnie zaprojektowane wyroby ze szkła weneckiego Kogata. Bardzo serdecznie dziękujemy, że od tylu lat są państwo z nami. Wielka, tak, wielkie brawo. Proszę się proszę pokazać. I tak to wszyscy wiedzą, ja wszystkim mówię, ale takich pucharów po prostu absolutnie nikt
nie ma. Zwykle są to jakieś takie ze sklepu blaszaki za 20 zł na wszystkich zawodach. Natomiast to, co my dostajemy, to rzeczywiście warto sobie zachować i warto pamiętać. Sylwia, dla ciebie jeszcze właśnie tutaj Kokata ufundowała, bo jest to biżuteria przepiękna, którą poza takimi drobnymi wkrętami, które ja uwielbiam i noszę wszędzie od rana do wieczora, cały rok od wielu lat, to są również bardzo piękne do sesji zdjęciowych, do różnych okazji, piękne wyroby ze szkła weneckiego Kokata. Także bardzo dziękujemy. I teraz brawo. Te nagrody, takie nietypowe po raz pierwszy, sprawy bardzo przydatne firmy Prymat, są tutaj dzięki udziałowi właściwie zawodowego kucharza, cudzoziemca, który jako znany telewizyjny celebryta jest z nami dziś i zaprosiłam go na zawody i wygrał! Giancarlo Russo! Giancarlo, prosimy! Ja poproszę. No brawo Giancarlo! Viva Italia! Najpierw przede wszystkim Państwa dobrzał. Pani, dziękuję Pani Katarzynie, Pani Bożenie, Państwu dobrzał za to, że nas tu przyjmują w tym magicznym, przepięknym, wyjątkowym miejscu i bardzo bym prosiła, ażeby... To jeszcze Sylwii wręczyć. Tak. Żeby zechcieli jeszcze wręczyć Sylwii Wysockiej, która również... Tak, która również złowiła największą rybę zawodu. Teraz Giancarlo, popatrz na mnie. Popatrz Giancarlo na mnie. Pięknie, pięknie, jedziemy. Teraz zróbmy jeszcze Sylwii z Państwem dobrzą. Zaraz wręczymy. Poproszę pana misiornego Macieja, żeby wręczył. Popatrz na mnie. Pięknie. Proszę Państwa, jeszcze z czasów, jak zaczynaliśmy, redaktorem naczelnym był pan Tomasz Wielkowski, dyrektorem pan Jerzy Weber i od wtedy pomysłodawcą Marian Linka. Państwo, ja współpracowałam z Teletygodniem, organizowałam telekamery i Państwo zaprosili mnie z wydawnictwa, abym organizowała te zawody. W trójeczkę razem. Tak, i do góry redaktor, do góry na podium. Na podium z wszystkimi, tak jest. Niżej, jeszcze niżej. Edmund. Niżej. Dobra, uwaga. Miły Jerze, proszę Państwa. Giancarlo. Słuchajcie, dla Laury mamy specjalną laurkę. Dla laurki. Specjalny omak lampu inwyskokowy. To Laura jest. Tak. Kto jeszcze się nie podpisał, to tutaj proszę się podpisać i pozwolę sobie odczytać lepieja. Lepiej z Laurą u Bociana łowić ryby już od rana, niż wśród narodowej sfory wchodzić w polityczne spory. Bardzo ładnie. Ja chciałam jeszcze raz Laura wszystkiego najlepszego tutaj od nas, od całego zespołu Radcza pod Bocianem, podziękować Ci wszystkiego najlepszego, bo gdyby Ciebie nie było, to imprezy by nie było. Tak jest, dokładnie tak jest. Drodzy Państwo, za chwilę wzniesiemy, wielokrotnie śpiewaliśmy Laurę 100 lat. Wśród nas, proszę o ciszę, silencio, prego, silencio, un momento. Wśród nas jest nasz wspaniały kolega, wielki, wspaniały aktor, który obchodzi w dniu dzisiejszym urodziny. Ja wiem, ja już mówiłam i właśnie teraz chciałam powiedzieć. Ignacy Gogolewski, którego witamy i śpiewamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam,
mówię, to jest taki dzień, że ja mam te skromne urodziny, ale przede wszystkim imieniny, przede wszystkim urodziny ma pan Ignacy Gogolewski, który już w zeszłym roku nas zaszczycił. W przyszłym roku też obiecał, że przyjedzie i za 10 lat też przyjedzie. No wiadomo, co roku będzie do nas przyjeżdżał. Krótko mówiąc. A ryby będą coraz większe. A ryby będą, a w przyszłym roku może połowi siądzie normalnie i wygra zawody i o co to tam. A tam proszę państwa, jak tak. Muszę powiedzieć, że jest mi niesłychanie miło, tkliwie, powiedziałbym nawet, że jestem w tym gronie po raz któryś już, pewnie 10, 15. Ale przestanę mówić, że państwo będą mówić. Bo to trzeba podzielić. Albo ja, albo państwo. Prosimy o ciszę. Proszę państwa, chwila ciszy. Dziękuję. To są momenty niebywałe, których rzadko doznajemy w teatrze. A okazuje się, że pojawiła się Laura. Pomyślała o swoim ojcu Marianie Łączu. I systematycznie, uparcie doprowadziła do dzisiejszego dnia, bo dzisiaj powiedziałbym, jest no niemalże szczyt tej uroczystości. Proszę państwa, ile radości, ile radości. Czy tak się cieszymy w momencie, kiedy zagramy rolę, kiedy wyreżyserujemy spektakl, tak jak dzisiaj, kiedy padamy sobie w objęcia i cieszymy się jak dzieci. Bo proszę państwa, ale cóż my jesteśmy. Aktor powinien mieć wrażliwość dziecka, ale odporność nosorożca. I teraz proszę państwa, następna. To jest właściwie wszyscy jesteśmy aktorami, wszyscy. I reżyserzy, i ci, którzy łowią, i ci, którzy nie łowią. Aktor, proszę państwa, to jest takie dziecko, które trwa, rozwija swoją wrażliwość nie tylko w teatrze, ale okazuje się i w wędkarstwie, i w całym szeregu innych. Wszyscy jesteśmy aktorami, z wyjątkiem paru dobrych komediantów. Czy to państwa przekonuje? Tak. Jesteśmy komedianci. Stoi przed wami komediant, który dzisiaj w takim towarzystwie, powiedziałbym roztkliwiony, zrzuca ze swoich parków dwie ósemki. I przychodzi następna dziewiątka. Życzcie mi... No tyle, ile trzeba. Nie stówy. Zdrowiu, brawo. Zdrówka, pani Inku, zdróweczka. No a pieniądze? Same przyjął. Trochę zdrowia, trochę przyjęcia. I najważniejsze to jest ta atmosfera. Proszę państwa, nie w każdym teatrze jest ta atmosfera. Jestem od paru sezonów w teatrze Krystyny Jandy. Wiecie, co ona powiedziała? Teatr bez starych aktorów umiera. Dlatego, że prosimy o ciszę. Że my przechodzimy gdzieś z innej epoki, obserwujemy i przekazujemy następnemu pokoleniu. Proszę państwa, bardzo jestem taki, powiem wzruszony, to wiecie, że udaję. Nie udaję, ale tkliwie przyjmuję zaproszenie Laury. Gratuluję jej dzisiejszych radości urodzinowych, imieninowych, a przede wszystkim tego audytorium. Proszę państwa, ile teatrów pozazdrościłoby, żeby była taka atmosfera jak u Laury w zawodach wędkarskich. Ściskam was serdecznie, a Laurę najbardziej. Brawo!
Dziękuję bardzo, kochani moi. Teraz jeszcze, jak widzimy, tutaj kieliszeczek szampana imieninowo urodzinowego.